Witam was wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się nisko. Ja jestem Xaorus i dzisiaj wpadamy do gry, o którą pytaliście już kilkukrotnie. Kiedy nagranie, kiedy szybkie spojrzenie, co powiem na temat dynamiki w owej produkcji. Chodziło wam oczywiście o pierwsze wrażenia z Dirty Bomb i są one naprawdę bardzo pozytywne. Chcecie wiedzieć, co dokładnie urzekło mnie w nowiutkim shooterku od Nexona? Chodźcie za mną, oprowadzę was po tej naprawdę przyjemnej strzelance w najnowszym materiale. Lecimy! Naszą wycieczkę wypada zapoczątkować informacją o tym, że gra miała premierę niedawno, chociaż rozgrywki trwały już w 2014 roku na zasadzie krótkich alfa i beta testów. Te niestety nie pozwalały na nagranie czegokolwiek, dzisiaj jednak możemy na początek dać nurka do lobby. Bardzo przyjemnego, podkreślam, kolorowego, wyrazistego, ale i łatwego w obsłudze. Znajdziemy tutaj trzy zakładki. Pierwsza z nich to Home. Tu przede wszystkim podstawowe informacje na temat nowych misji, świeże ciekawostki na temat gry, czy bardzo pobieżne dane o użytkowniku. Spójrzmy teraz na zakładkę Barracks. Tutaj znajdziemy naszych bohaterów, między którymi możemy wybierać w zakładce Mercs. Z nich możemy kreować skład złożony z trzech bohaterów, między którymi będziemy się poruszać w meczu. Poza tym do dyspozycji dostajemy mnogą ilość wyposażeń w postaci gotowych zestawów. Jedna postać ma takich kilkanaście i wystarczy zdobyć odpowiednią kartę, żeby dostać nowy zestaw. Poza tym skrzynki, czyli coś dla fanów CS-a, bo to z nich wypadają różnorakie ciekawostki dla naszych postaci oraz boosterki. Całość możemy kupić natomiast w sklepie. Ten pozwala na zakup case'ów czy kart z ekwipunkiem za złoto w grze. Póki co nie ma żadnego pay to win. Albo po 3,5 euro za kartę, albo około 17 tysięcy waluty lub 1000 za skrzynkę. W przypadku samego case'a nie ma również opcji premium. Jak będzie z czasem, nie wiem. Póki co jest bardzo, bardzo dobrze. Zaczynamy zatem rozgrywkę, a tutaj zagłębię się nie tylko w dalsze aspekty kart oraz mechanika, ale również na starcie sprawdzimy, co dane nam tutaj w ogóle robić. Przede wszystkim map jest kilka, trybów również, a osób aktualnie grających mamy masę. Naprawdę gra jest popularna. Na dany moment możemy pograć w trybie Objective, gdzie dwie drużyny walczą ze sobą na zasadzie ataku i obrony, oraz Stopwatch, gdzie musimy wykonać określone zadania szybciej niż drużyna przeciwnika. Już teraz zapowiedziany jest jednak kolejny tryb, którym prawdopodobnie będzie Execution, co wnioskuję po opisie. Tryby przyjemne, bardzo ciekawie się je rozgrywa, są po prostu delikatnie inne niż te spotykane w większości shooterów. Decydując się jednak na rozgrywkę, akceptujemy przy okazji drużynę składającą się z trójki postaci wybranych wcześniej. Warto więc udać się przed meczem do zakładki baraku i tam skonstruować drużynę spośród postaci odblokowanych lub nawet tych dostępnych tymczasowo, których rotacja odbywa się co jakiś czas. Poza tym warto zaznaczyć obecność kart z ekwipunkiem po raz kolejny. Są ich różne rodzaje, od tych najmniej wartościowych po bardzo rzadkie, które ciągną za sobą różnego rodzaju bonusy dla naszych postaci. Kwestia szczęścia, jeśli chodzi o drop ze skrzynek. Daje to jednak niesamowitą zabawę w kwestii kompletowania, można by to ująć, talii dla naszych bohaterów. Moim zdaniem fenomenalne rozwiązanie gwarantujące różnorodność w walce. Każda z 12 postaci aktualnie dostępnych jest niepowtarzalna i mocno odseparowana w statystykach od innych. Nie ma klasy identycznej w sposobie rozgrywki. Jedna może skakać wyżej, druga broń przeładowuje w tempie szybszym, dając nam tym samym większą mobilność na polu walki. Warto więc poznać każdą klasę i mieć świadomość, że ścigając danego bohatera, może on zastawić na nas pułapkę lub zaskoczyć nas ciekawym gadżetem. Balans póki co jest jeszcze do poprawienia, ale sama zabawa w tym wariancie jest przednia. Warto jednak zaznaczyć coś jeszcze. Mianowicie, poza różnorodnością, w postaciach na polu walki pojawia się niespotykana ostatnimi czasy dynamika. Ten shooter faktycznie żyje. Jest komunikacja między graczami, której doświadczyłem praktycznie w każdym meczu, jest również wsparcie w postaci apteczek, uleczenia, tej przysłowiowej pomocnej dłoni. Z ciekawostek warto również zaznaczyć, że producent dał nam możliwość podnoszenia poziomu danych kart. Działa to na zasadzie zamiany, mając 3 karty niższego poziomu możemy je zamienić na jedną o wyższej randze. W kwestii rank mamy tu ołów, żelazo, brąz, srebro, złoto, kobalt i obsydian, z czego brązowe karty to najlepsze, a wszystkie powyżej sprowadzają się do ulepszeń kosmetycznych. Dlatego już mając karty brązowe jesteśmy w stanie posiadać najdoskonalsze perki, a później jedynie przeozdabiamy naszą postać. Poza tym niebawem będzie można owymi kartami handlować między graczami, co jest moim zdaniem genialnym rozwiązaniem. Na deser warto pogadać również o szacie graficznej i udźwiękowieniu. Delikatnie zalatuje Team Fortress, jednak tutaj nie jest jeszcze tak komiksowo. Gra ma świetną optymalizację i działała nawet na moim 6-letnim laptopie, nie mówiąc o tym, że było to działanie zapewniające w pełni przyzwoitą zabawę. Twórcy odwalili pod tym względem po prostu kawał dobrej roboty. Przy okazji grafiki warto również napomknąć o animacjach, które są pełne, dynamiczne i mają przyjemny wygląd, podobnie jak strzelanie. Rozrzut może nie jest największy w przypadku broni, ale przy takiej akcji ciężko byłoby grać, mając recoil o sporej sile.
kwestii audio nie mogę się kompletnie niczego przyczepić, bo jest dobrze. Osoba trzecia, będąca tak jakby dowódcą misji, podpowiada nam, co trzeba wykonać, co dzieje się na mapie, a przy okazji towarzyszy nam niezłe strzelanie oraz ciekawa muzyka. W podsumowaniu powiem, że Dirty Bomb naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Wszystko wykonane na wysokim poziomie, sklep nie przeraża, graficznie przyjemnie, misje dzienne są, bohaterów mamy wielu, chociaż akurat tutaj chętnie zobaczyłbym, jak poprawiony zostanie balans. Wad praktycznie nie ma, zalet natomiast na dany moment jest masa i widać, że producent planuje rozwój o nowe tryby, większą ilość kart i inne ciekawostki. Bohater dzisiejszego materiału to bardzo przyjemna strzelanina i dostaje ode mnie pełną dziesiątkę, co zdarza się naprawdę sporadycznie. Możliwe również, że jest to najgorętsza premiera w kwestii MMOFPS-ów tego roku. Kto wie? Z pewnością jest to jednak produkcja warta sprawdzenia przez każdego z was, aby zakosztować może niekoniecznie realistycznej, ale przede wszystkim zdecydowanie miłej rozrywki. Sprawdźcie, warto. Zanim jednak zaczniecie pobierać, nie zapomnijcie o łapie w górę, komentarzu i subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się chłodno, bo dni są coraz gorętsze. Pa, pa!